Mam przyjemność powitać Państwa na krótkiej, symbolicznej uroczystości związanej z podpisaniem umowy na rozbudowę tej naszej instytucji. Od wielu lat starostwo powiatowe boryka się z problemem niewystarczającej powierzchni użytkowej, powierzchni biurowej. Problem jest również brak właściwego, profesjonalnego archiwum, stąd też decyzja i bardzo duża determinacja Zarządu Powiatu Legionowskiego, aby przygotować inwestycję związaną z rozbudową siedziby Starostwa Powiatowego. Powstał pomysł, aby w tym nowym budynku zgromadzić rozmaite instytucje, jednostki organizacyjne, które są zlokalizowane głównie na terenie miasta Legionowa. Stąd dobra informacja, w dniu dzisiejszym podpisaliśmy umowę na rozbudowę siedziby Starostwa Powiatowego, który będzie siedzibą dla Centrum Usług Społecznych. W przeddzień świętowania jubileuszu 25-lecia powstania powiatu w całej Polsce, a więc reformy samorządowej, byliśmy świadkiem wyjątkowego wydarzenia. Dzisiaj została podpisana umowa na rozbudowę, a właściwie budowę Centrum Usług Społecznych dla mieszkańców powiatu legionowskiego. Inwestycja bardzo potrzebna. Starostwo powiatowe od początku powstania powiatu, od 25 lat, mieści się w zaadoptowanych budynkach, które ze względu na swoją budowę, na architekturę, nie spełniają oczekiwań zarówno mieszkańców, jak i potrzeb samych urzędników do realizacji zadań. Ta inwestycja, która za chwilę będzie rozpoczęta, wychodzi naprzeciw przede wszystkim naszym mieszkańcom, żeby mogli w godziwych warunkach, w jednym miejscu realizować właśnie swoje potrzeby w zakresie usług publicznych. Dziękuję. Mamy doświadczenie, jeżeli chodzi o inwestycje prowadzone w formule zaprojektuj i wybuduj. Przez ostatnie 5 lat 90% inwestycji, które realizujemy, to są właśnie inwestycje w formule zaprojektuj i wybuduj. Bardzo ułatwia i skraca czas realizacji taka formuła, ponieważ my jako wykonawca i projektant nie musimy zadawać inwestorowi pytania, później czekać tygodnia albo dwóch na odpowiedź, tylko tak jakby przychodzimy od razu do inwestora z gotowym rozwiązaniem problemu, który pojawi się albo się nie pojawia, ale z reguły przy tak złożonych inwestycjach zawsze coś nowego się pojawia, co trzeba rozwiązać technicznie, a w przypadku konsorcjum, które projektuje i buduje, proces realizacyjny przebiega dużo szybciej i sprawniej.